Chcesz dowiedzieć się, co to jest fantastyka? Zostań fanem. Choćby na chwilę. Fantastyka nie istnieje wyłącznie jako książki stojące na jakiejś półce w jakiejś księgarni do kupienia przez każdego. Tak w jednym ze swoich tekstów napisał mój dzisiejszy rozmówca, Krzysztof Sokołowski. Krzysztof jest uznanym tłumaczem, krytykiem literackim i filmowym i współtwórcą fantastyczno-naukowego Feniksa. I to właśnie jego wielkiego miłośnika i znawcę fantastyki postanowiłam zapytać, czy słuszne jest moje założenie, że lemów jest dwóch. Ten, którego czytają miłośnicy fantastyki i ten czytany przez osoby nie mające z fantastyką nic wspólnego, poza lemem właśnie. Posłuchajcie. Krzysztof, dla kogoś, kto zupełnie lema nie zna, czy to jest taki typowy przedstawiciel fantasy, czy jak ktoś dzisiaj sięga po fantasy, to sięga po lema właśnie? Nie mów o fantasy. Fantasy to jest Tolkien. Mówimy o science fiction, albo lepiej mówić o fantastyce po prostu. Ewentualnie sci-fi, chociaż to było za czasów mojej młodości określenie pogardliwe i dla mnie ono ciągle sci-fi jest pogardliwe. A wracając do meritum, czy lem jest typowy? Oczywiście, że nie jest typowy i masz odpowiedź, jak bardzo nie jest typowy w tym, że obchodzimy stulecie jego urodzin, rocznicę jego śmierci i są z tego powodu zaplanowane, jakoś nie doszło jeszcze do skutku, ale zaplanowane są jakieś wybuchy i fajerwerki. Więc to samo już masz dowód, że on typowy nie jest. A dlaczego? Znaczy, jest kilka przyczyn, jakby, zależy od której strony patrzeć. Jeżeli popatrzymy od strony twórczości, to ona jest szalenie bogata. I ona jest bogata jakby w różnych kierunkach. To znaczy, nie o to chodzi, że on napisał mnóstwo książek fantastycznych, bo wcale to nie jest żadne wielkie mnóstwo. Natomiast napisał te książki, które są w jakiś sposób stały się znaczące. To rzecz pierwsza. Rzecz druga nie jest niezwykły właśnie ze względu na to, że on odbierany był bardzo szeroko i odbierany był nie tylko wśród, czy nawet nie głównie wśród wielbicieli fantastyki, czyli tak zwanego fandomu, ale to jest po prostu wybitny współczesny pisarz polski, który jest fantastą dopiero, pisarzem fantastyki, fantastą dopiero w drugiej kolejności i to jeszcze w dodatku tak jakby bocznymi drzwiami, ponieważ lem fantastyki typowej nie lubił, nie cenił i uciekał od tej określenia go jako pisarz SF, pisarz fantastyki naukowej, ile tylko mógł. Zresztą mogę ci powiedzieć od razu jako ciekawostkę, że kiedy ogłoszono ten rok lemowski oficjalnie, to się w fandomie, czyli wśród wielbicieli fantastyki naukowej, to ma taką nazwę fandom. W fandomie były głosy oburzenia i nawet redaktor naczelny Nowej Fantastyki się oburzał, że wśród tej laudacji Lema, no dlaczego ten rok, rocznicę śmierci ogłaszamy rokiem Lema i planujemy wielkie cuda niewidy. W tej laudacji w ogóle słowo fantastyka nie padało. Masz te dwie rzeczy. Z jednej strony poziom i ogrom twórczości, który czyni i różnorodność twórczości, który czyni Lema wyjątkowym, a z drugiej strony to jest od strony jego dzieł, a z drugiej strony od strony odbioru to masz to, że on nie bardzo jest niezwykły, ponieważ nie wpasowuje się w tą hierarchię odbioru fantastycznego. Czyli dzisiaj Lema czytają osoby, które chcą poczytać sobie Lema. Znaczy to, znowu to jest takie pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. Można by powiedzieć tak, że Lema czytają ci, tak, Lema czytają ci, którzy chcą czytać Lema. Natomiast wcale nie jest powiedziane, chyba najmniej, nie jest powiedziane, że czyta go fandom. Ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, no, z zaznaczeniem, że ono może być odrobinę off-mark, że fandom czyta go najmniej. W
W takim razie komu Lem nie przypadnie w ogóle do gustu? To znaczy ja się tutaj, ponieważ ja w fandomie byłem, ale wyszedłem, więc mogę mówić swobodnie, ponieważ już wszystkie psy na mnie zawieszono. I przytoczę tutaj taki termin, który ukułem i który się przyjął w krytyce odbioru fantastyki. Znaczy on nie jest dla planktonu czytelniczego. Plankton czytelniczy to są ci ludzie, którzy biorą książkę, po prostu czytają i czytają ją bez zrozumienia albo ze średnim zrozumieniem. Kompetencje czytelnicze mają czyste, nie odróżniają akcji od fabuły, fabuły od narracji. Nie bardzo wiedzą, co czytają, po prostu ludzie, którzy konsumują fantastykę taką najprostszą, przygodową. Są w stanie śledzić akcję, jeżeli ona jest linearna. Broń Boże, żeby tam były jakieś skoki w bok, bo wtedy natychmiast się gubią. I ci ludzie Lema nie będą czytać, albo będą go czytać bardzo źle. Takie przykłady odczytania Lema w fandomie złe były, szalone pretensje do Lema, że był mizoginem i nie przeznaczał odpowiedniego miejsca dla kobiet i że jego bohater, który wśród tych czytelników planktonowych, wśród tego planktonu jest najpopularniejszy, czyli pilot Pirks, to w ogóle nie miał żadnej kobiety nigdy, tylko i całe jego stosunki z płcią piękną od urodzenia. Czy od momentu, kiedy stał się pilotem, to jest opowieść o pilocie Pirksie, do momentu, kiedy zginął w powieści Fiasko. Jego stosunki z kobietami polegały na tym, że na wczesnym etapie klepnął siostrę kolegi w tyłek. I to było właśnie odczytanie Lema, że nikt nie będzie czytał tego dziadersa, bo to jest właśnie dziaders i jeszcze w dodatku mizogin. Natomiast jest wśród fandomie ta grupa czytelników kompetentnych czytelniczo i oni do Lema wracają. Znaczy ja mam na Facebooku na przykład, jeżeli to jest jakikolwiek dowód, no w każdym razie jest to na pewno wskazówka. Mam na Facebooku grupę ludzi, którzy potrafią cytować Lema z pamięci i sensownie. Także jak ja kiedyś napisałem, że w Niezwyciężonym tam podkpiwając, że Lem podobno coś wynalazł, jakieś audiobooki, jakieś te e-booki i coś jeszcze, to napisałem, że w sterowni statku kosmicznego Niezwyciężony walały się mapy na papierze nakreślone, mapy gwiezdne i księgi tam różne, i dzienniki gwiazdowe. Natychmiast mnie poprawiono, że to nie w Niezwyciężonym było, tylko że w innym statku na tej samej planecie, którego losy załoga niezwyciężonego przybyła złapać, i on się nazywa Kondor. Także tak, poziom czytelniczy po prostu. No, musimy sobie wprowadzić pojęcie poziomu czytelniczego i kompetencji czytelniczych. Lem wymaga bardzo wysokich kompetencji czytelniczych. Zastanawiam się, jak to jest z czytelnikami Lema za granicą. Czy myślisz, że, albo może wiesz, czy Lem w jakikolwiek sposób wpłynął na rozwój fantastyki na świecie? Znaczy trudno mi powiedzieć, jak jest z odbiorem europejskim. Wiem, Lem jest znacznie popularniejszy w Europie niż był kiedykolwiek w Stanach i być może, no jak wpłynęła, to mój Boże, na fantastykę rosyjską, a przy tym na fantastykę światową musiało wpłynąć Lem w jakiś sposób przez tą absolutnie genialną adaptację Solaris Tarkowskiego. To jest po prostu coś absolutnie niezwykłego. To, że on jakoś płynął, to o tym świadczy też fakt, że stosunkowo niedawno, czyli już w XXI wieku, Sondenberg zrobił adaptację Solaris, prawda, z Clooneyem. Więc te wpływy są. W Europie on mógł mieć te wpływy duże. Tu by trzeba było zapytać głównie ludzi, którzy operują na terenie fantastyki rosyjskojęzycznej. Natomiast jeżeli chodzi o Stany, no w żaden sposób. Nie ma odbicia Lema w Stanach. Jego recepcja amerykańska była właśnie wśród nielicznej grupy tych czytelników najbardziej, w cudzysłowie, wyrafinowanych. I on
Tam był po prostu na prawach swoich własnych istniał, natomiast wpływu nie miał żadnego. Zresztą to już tak w moją dziedzinę wkraczając, przecież o to, że on nie odniósł w Stanach żadnego wymiernego sukcesu, że nie miał wielkich nakładów, że nie miał wielkich pieniędzy, że nie miał wielkich adaptacji, wielkich kontraktów filmowych, to przecież w 1995 roku skończyła się jego współpraca z Francem Rottensteinerem, agentem, który go wypromował w ogóle na świecie. Skończyła się procesem sądowym właśnie dlatego, że miał pretensje do Rottensteinera, że Stany mu nie przynoszą kasy. Czyli nie ma, wpływów nie ma. Lem jest znany, Lem jest niezwykle podziwiany, jest podziwiany na ogół za coś, co w Polsce umyka niezauważone. Natomiast, czyli jego związki z tą tak zwaną wielką literaturą, natomiast wpływu na fantastykę anglojęzyczną nie wywarł żadnego wymiernego. Ktoś tam może kiedyś czymś się zainteresował, jakiś pisarz i to pociągnął. Na pewno dużo się o nim pisało w fanzinach, także to nie jest pisarz nieznany. Natomiast jest to pisarz bezwpływowy. To nie jest to, jak czy wielkie nazwiska ciągnęły za sobą jakieś kontynuacje. Frank Herbert, Ellison. No tak, bo to jest zasadnicza różnica, czy ktoś jest znany, czy jest wpływowy. Ale dobrze się, świetnie się przyjął i świetnie się sprzedawał w krajach niemieckojęzycznych. No znaczy to był przykład, on miał Austriaka, agenta Austriaka, więc on niejako miał ułatwioną drogę do krajów niemieckojęzycznych. Przypuszczam, to też warto by było kiedyś to sprawdzić. Nie wiem, ten rok lemowski może się do tego przyczyni, chociaż już mamy prawie połowę roku, na razie nic się nie dzieje. Sprawdzić, co się działo z Lemem we Francji. Francja to jest z racji swojego znaczenia kulturowego, to jest taki papierek lakmusowy. Na przykład pisarz, bardzo znany pisarz amerykański, Robert Silverberg, uważa za wielki sukces polskiego czytelnika, że w Polsce ukazało się więcej jego tłumaczeń niż we Francji. I dla niego powodzenie we Francji miało znaczenie prestiżowe, a nie powodzenie na gruncie rodzimym w Stanach Zjednoczonych. Więc warto by było sprawdzić tą Francję, ale tu ja już jestem głupi. Zresztą Francja z jednej strony, z drugiej strony Francja to jest prowincja fantastyki. No czasy, kiedy Planeta Małp Śmierć na żywo były robione przez Francuzów albo na podstawie francuskich książek, to już minęły niestety. Czy fantastykę kręcił Tavernier na przykład. A tak nawiązując do tego rynku niemieckiego, Lem parę lat spędził w Berlinie i Wiedniu i jeśli chodzi o te tłumaczenia na język niemiecki, on mógł wziąć książkę do ręki i powiedzieć, te ktoś przetłumaczył dobrze, te dobrze, a inne kiepsko. Nawet w jednym wywiadzie powiedział, że jakiś tłumacz słowo tłuszcza przetłumaczył jako tłuszcz. Także do czego zmierzam? Kiedy autor zna język tłumaczenia, to jest chyba dla tłumacza taka chwila prawdy, kiedy autor może mu powiedzieć, wykonałeś dobrą robotę, albo właśnie no, złapać go na jakimś błędzie, którego nie zauważy ktoś, no, kto po prostu czyta tłumaczenie i myśli, że tak miało być. Znaczy zawsze komplementy są zawsze mile widziane, ale ile one mają, jaką one mają praktyczną wartość? Trudno mi powiedzieć, ja w tej sytuacji nie byłem. Żaden z moich amerykańskich i angielskich, anglojęzycznych autorów, czy go znam, czy go nie znam, nie zna języka polskiego, więc ja mogę się wypowiedzieć tylko teoretycznie tak, że wyjąwszy ewidentne błędy, jak tłuszcz i tłuszcza, to autor może sobie, a książka w tłumaczeniu jest moją książką. I niech on się wypcha po prostu. Znaczy on może mieć swoje zdanie, ale jego zdanie nie bardzo mnie dotyczy. Jak mówię, komplementy są mile widziane, natomiast wtrącanie się w robotę
translatorsko już jakby nieco mniej. No nie zakładajmy, że autor wie wszystko o swojej książce, bo to jest nonsens. Autor więcej wie o jego książce czytelnik. Każdy z osobna niż wie sam autor. No, na litość boską, Roland Barthes, pisząc Śmierć autora, miał coś na myśli, prawda? Dzieło istnieje w oderwaniu od autora i istnieje tylko w odczytaniach. To jest zawsze pytanie, wiesz, Magda, zawsze jest takie pytanie. Kiedy książka zaczyna żyć? Kiedy autor ją pomyśli, kiedy autor ją napisze, kiedy wydawca ją przyjmie, kiedy wydawca ją wyda, kiedy wydawca wprowadzi ją do rozpowszechniania? Nie. Ta książka przez te 5 etapów jest cały czas martwa. Książka ożywa wtedy, kiedy czytelnik odejdzie od kasy w księgarni i ją otworzy. A w momencie, kiedy czytelnik odejdzie od kasy w księgarni i otworzy książkę, to już jest jego książka, nie autora. Z tym Lem by się na pewno nie zgodził. Niech się nie zgadza, no każdemu wolno się nie zgodzić. Tak, jest taka teoria, że książka żyje kilka razy. Najpierw w głowie twórcy, potem na papierze i na końcu w głowie czytelnika. Twórcy nie ma, jest tylko jego dzieło. Twórca to jest właśnie też niebezpieczeństwo roku Lema, tak nazwanego. Że to w sumie prowadzi do tego wyśmiewanego, za co kochamy Lema, bo wielkim pisarzem był, albo do Gałczyńskiego, kochajcie Lema dzieciaczki, kochajcie do jasnej cholery. To nie ma sensu po prostu. Rok Lema powinien być rokiem twórczości Lema i powinien zaowocować multum spojrzeń na tą twórczość z różnych punktów widzenia. No jakoś tego póki co nie ma. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie. Ale odpowiadając na twoje pytanie z punktu widzenia tłumacza, ja miałem sytuację jakby tylko odrobinę analogiczną, bo rozmawiałem tutaj ze wspomnianym Silverbergiem, którego wprowadziłem do Polski, którego książek najwięcej, nie jestem jego jedynym tłumaczem, ale najwięcej jego książek przetłumaczyłem. I on się dziwił, że ja nigdy nie skontaktowałem się z nim w żaden sposób, żeby go zapytać o coś. Ja mówię, że no, ja wiem, że ludzie tak robią, ale moje prywatne zdanie jest takie, że gdybym ja musiał pytać autora, to znaczy, że jestem niekompetentnym tłumaczem i idę sprzątać psie kupy w parku albo idę na ochronę, prawda? Znaczy, że ja nie umiem robić. No to się Bob się pogdapał po głowie, mówi, no dobrze, to sprawdzimy, a jak zrobiłeś to i to? Ja mówię, że no to i to, to zrobiłem tak i tak. A wiesz, ciekawe, ja bym na to nie wpadł. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że tłumacz nie musi absolutnie doskonale znać języka, z którego tłumaczy, ale za to musi świetnie się posługiwać językiem, na który tłumaczy. Jest w tym sens. A jak to jest, kiedy się tłumaczy fantastykę, która jest taka bogata w neologizmy, słowotwórstwo, zabawy słowne? Wydaje mi się, że one są trudne do przetłumaczenia, tak żeby zawsze zachować ich sens. Znaczy do tego właśnie musi twórca znać język angielski. Bo jeżeli on zna język polski dobrze, biegle, znaczy to, że tłumacz musi znać perfekcyjnie język, na który tłumaczy, nie oznacza, że on ma nie znać języka, z którego tłumaczy. Nie ma tak dobrze. On musi ten język dobrze znać, co najmniej na tyle dobrze, żeby rozpoznać przeszkody, żeby się nie potykać na słowach czy związkach frazeologicznych, zdaniach, jak ślepy na kamieniach na drodze. Natomiast wystarczy, żeby zagrało coś w głowie i w języku szuka się znaczenia takiego bazowego. Gry słów, ona zawsze ma jakieś znaczenie, prawda? Szuka się odpowiednika w języku, który zna się znakomicie, czyli swoim własnym. Czyli język, z którego tłumaczysz, musi znać na tyle, żeby minimum to jest rozpoznawanie zagadek. Musisz wiedzieć, co jest bazą języka, a co jest w nim wyjątkiem. Musi ci gdzieś dzwonić dzwonek, że tu coś jest ukryte. I potem już dochodzisz do tego, co jest ukryte, no to jest kwestia biegłości i talentu. Natomiast w żaden sposób nie podważa to tezy,
że musisz perfekcyjnie znać język, na który tłumaczysz, bo problem nie jest największe rozpoznawanie tego, co w naszym przypadku Lem napisał. Problem największy jest, jak to napisać jeszcze raz w twoim języku. I wtedy sięgasz do całej głębi języka, który musisz znać całą duszą, głową, duszą, sercem, wszystkim. I w tym podejściu tłumaczenie fantastyki jest trudniejsze? I nie jest nawet w jakiś znaczący sposób inne, jakkolwiek może być inne wtedy, kiedy masz nawarstwienie terminów technicznych, bo obracamy się na gruncie tej fantastyki naukowej. Kiedy masz nawarstwienie terminów technicznych, no bo wtedy trzeba się uciekać już do słownika. Natomiast błędem, kiedy mówimy o tłumaczeniach, błędem jest przekonanie, że praca tłumacza polega na tym, że on czyta tekst z oryginału i tłumaczy słowo, zdanie, akapit, stronę, dwie strony, rozdział. Tak po prostu, no bo to jest napisane, to ja to przetłumaczę. Nie, no to jest, zapewne są tłumacze, którzy to robią i być może nawet robią to biegle. Nie wiem jakim cudem, ale być może są. U mnie to wygląda zupełnie inaczej i z rozmów, które mam z kolegami po fachu, to ci, których najwyżej cenię i uważam za najlepszych, mają jakiś mechanizm analogiczny. To jest mechanizm tłumaczenia wygląda zupełnie inaczej. To znaczy czytasz oryginał i widzi się wewnątrz głowy, widzisz to, co autor opisał. Widzisz poruszające się postaci, jadące samochody, chmury przenikające, chmury mknące po niebie. No wszystko, co jest w oryginale, ty widzisz w głowie i w języku polskim opisujesz to, co widzisz. Nie, także nie ma tutaj problemu tego, że ty nie znasz słowa. Problem, czy też problem, że nie znasz słowa, istnieje na tym poziomie, na którym nie wytwarza sobie obrazu lub wytwarza sobie obraz fałszywy. Natomiast w samym przekładzie już ten problem nie istnieje i dlatego, zresztą co też dotyczy Lema, Lem mógł być łatwiejszy do przełożenia dla wielu innych autorów, ponieważ najłatwiejsi do przełożenia są autorzy ci, którzy mają indywidualność, mają swój styl, swoje umiejętności. I oni tworzą ten obraz wyraźny. Im wyraźniejszy obraz wytworzy ci autor, tym łatwiej tobie w głowie, tym łatwiej tobie opisać ten obraz w twoim języku, czyli w moim przypadku w języku polskim. Po angielsku czytam, obraz się tworzy, on się później rozbudowuje na całą książkę, dołączają do niego inne obrazy, prawda, na całość tekstu. I ty ten obraz zapisujesz. Im ostrzej autor ci ten obraz namaluje, tym tobie łatwiej przetłumaczyć. Czyli jest do pewnego stopnia odwrotnie niż ludzie sobie wyobrażają, że jak są trudne słowa, to wtedy trudno się tłumaczy. Nie, nie tłumaczysz słów. Tłumaczysz tekst. Zastanawiam się w takim razie, skąd się wzięła popularność Lema poza granicami Polski. Wojciech Zamek mówi, że oficjalnie Lem był tłumaczony na 40 kilka języków, ale w rzeczywistości to może być nawet dwa razy tyle, więc on był czytany za granicą, bo był wystarczająco popularny, znany w Polsce. Bo sam Lem mówił, że język polski jest jak jama, z której ciężko się wydostać na szerszy świat. A jednak wydostał się. Tak, tak. No, owszem, czy pytasz o to, jak się wydostał? Jak się wydostał i skąd ta popularność się wzięła? Czy jest tak, jak w Polsce, jak to mówisz, że fandom nie czyta, a czytają ci, którzy chcą czytać właśnie, konkretnie Lema? Ciągle nie jestem pewien twoich intencji. Jak się wydostał, no to jest to zawsze mieszanina produktu, jakości produktu, jego przydatności, że tak powiem, w danym momencie, w jakimś tam wybranym momencie historii i po prostu szczęścia. Technicznie mówi się o tym, że Lema wydostał z języka polskiego właśnie Rottensteiner, który zamawiał jakieś przypadkowe tłumaczenia jego fragmentów. Chodził po pismach takich bardzo wysoko literacko-artystycznych,
w związku z tym biedujących jak myszy kościelne i płacił za ich publikacje po prostu. W tych uniwersyteckich właśnie akademickich pismach w nakładzie 150 czy 200 egzemplarzy, bo czym brał te pisma, chodził do wielkich wydawnictw i mówił, no zobaczcie, no macie fantastę naukowego z Polski egzotycznego, którego nawet takie mainstreamowe, artystyczne pisma drukują. No to wy też go wydrukujcie, przecież to jest fame i w ogóle. Taka jest dość rozpowszechniona wersja, więc to jest kwestia taktyki. Ale jeszcze jest jeszcze inna rzecz, bo to jest oprócz tej kwestii taktyki, jest jeszcze coś, że w tym Lemie musi coś tkwić, skoro on nie tylko pojawił się, ale w jakiś sposób także zaskoczył. No może w Stanach akurat nie aż tak, jak chciałby zaskoczyć, stąd rozstanie z Rottensteinerem. Natomiast w ogóle, no zdecydowanie jest to bardzo popularny i znany pisarz. I ja myślę, że bardzo dużo tutaj właśnie jakość produktu, która w Europie w latach drugiej połowy XX wieku jakoś była doceniana. No, dramatyczny spadek doceniania jakości to mamy właściwie dopiero w końcu XX wieku i teraz w XXI, kiedy weszły media społecznościowe i równają wszystko z trawą. To znaczy każde zdanie jest mądre czy głupie, jest równoważne każdemu innemu zdaniu i opinii, mądrej czy głupiej, sensownej czy bezsensownej. No moje jest lepsze, bo jest mojsze. No. I niezależnie od tego, co kto powiedział, to pole oddziaływania autorytetu się bardzo zmniejszyło, aż wreszcie znikły autorytety. No, kiedyś krytyk narzucał, jakby skłaniał czytelnika do czytania według jego gustu, ale miał w sobie coś, co odpowiadało krytykom, którzy z natury rzeczy, oprócz tego, że zaplątani są zawsze w jakieś tam kwestie towarzysko-społeczno-polityczne. Oprócz tego mają jednak oczytanie i mają wysokie kompetencje czytelnicze, a w dodatku jeszcze no, zasady krytyk powinien umieć pisać. I byli krytycy, którzy to potrafili robić. I oni wyłapali Lema i oni przyczynili mu wówczas popularność. W tej chwili ta popularność jest mniejsza, no bo Lema zalewa ocean szajsu. Jeżeli wszystko jest sobie równe i nie wypada mówić, że jest dobre, że coś jest dobre albo coś złe, no bo to jest, jakie to są te modne słowa? Nie, to jest patriarchalne, czy... I są takie określenia, przemocowe. O, przemocowe jest mówienie, że coś jest złe, jest przemocowe. Mówienie, że coś jest dobre, też jest przemocowe, bo wtedy mówisz, że coś innego jest złe. No to w tym momencie Lem nam trochę znika, znaczy zawęża się grono jego czytelników, ale on już jest. Więc można jego autorytety można podmywać na różne sposoby, ale do końca one nie znikną. W ostatnich latach swojego życia Lem mówił, że jemu łatwiej jest wydać coś za granicą. Konkretnie chodziło tutaj o rynek niemieckojęzyczny. Ponieważ w Polsce musi chodzić, pytać, prosić, jak już jest w stanie wywalczyć jakiś nakład, to 10 tysięcy i tłumaczą mu, że to bardzo dużo. A w Niemczech biorą wszystko, w ciemno, dają duże pieniądze, dają duże nakłady. Z czego ta różnica wynika? Wynikała. Należy jeszcze założyć, że on mówił, że tak powiem, delikatnie zgodnie z prawdą. Raczej nie wygląda na to, żeby to był kiedykolwiek autor, którego wydawcy niszczyli, czy za tak zwanej komuny. No przecież on się bardzo ładnie wpisał i flirtował z realnym socjalizmem. Bardzo głęboko. Przecież i Astronauci, i Obłok Magellana, to jest fantastyka wzoru radzieckiego, który ten triumfujący komunizm z czerwoną flagą, sierpem i młotem maszeruje przez świat, tupiąc głośno i zwyciężając wszędzie. Atlantydzi w Obłoku Magellana, to jest w ogóle żenada propagandowa. A jednak jest.
a później też dołączył do tej polskiej fantastyki sprzeciwu wobec realnego socjalizmu, fantastyki tak zwanej socjologicznej, i też był mile tam widziany z racji tego, że ogrom wniósł tam ogromny autorytet nazwiska, więc należałoby uwierzyć, że on rzeczywiście w Polsce był taki sekowany, a w Niemczech taki uwielbiany. No, wydaje mi się to dość wątpliwe, to, że on tak mówił, to jeszcze o niczym nie świadczy, on mówił dużo różnych rzeczy. Natomiast być może było po prostu tak, że w Polsce już ukazało się tego tyle, że rynek był przesycony, no z pewnością rynek był przesycony Lemem już po, czy w czasie jego ostatnich lat życia, czy już po śmierci. No wystarczy zobaczyć te próby podejmowane edycji dzieł zebranych. On przechodził z wydawnictwa do wydawnictwa. Wydawnictwo literackie w pewnym momencie w ogóle z niego zrezygnowało. Zaczynano tę serię dzieł zebranych. Nie kończono raz, drugi, trzeci. W końcu ktoś tam skończył. Ale ja nawet nie wiem kto i tej serii zebranej nie posiadam. Mam Lema w e-booka. Po prostu szkoda mi było na Lema miejsca na półce. Także tutaj jest coś w tym, że on z pozycji takiego wzorcowego geniusza fantastyki po prostu stał się bardzo dobrym autorem fantastyki i pierwszym wśród równych, a nie wodzem jakimś tam, za którym wszyscy idą, wszystkie owieczki idą potulnie i beczą na rozkaz. To jest ten czas po Lemie, a przed Lemem? Wcześniej istniała w ogóle polska fantastyka naukowa? Ja się tą fantastyką polską wcześniejszą nie zajmuję, ale od razu wcześniej to niekoniecznie, no bo jeżeli mówimy o współczesnej fantastyce, mówimy o fantastyce po II wojnie, prawda? Jeżeli mówimy o fantastyce po II wojnie, to Lem tam jest od samego początku właśnie, bo on od momentu, kiedy się zaczęło pisać fantastykę, on tam już był. No, wcześniej byli chyba Borum Trepka, ale to jest kwestia kilku lat. Nie, no, to raczej nie wcześniej od Lema, później od Lema, tylko obok Lema byli autorzy, którzy wcale nie pozostawali w jego cieniu. Byli autorzy całkowicie osobni. Znaczy tutaj głównym nazwiskiem, które trzeba wymienić, to jest Konrad Fijałkowski. Autorzy, którzy przewyższali go nawet literacką jakby klasą, tylko że po prostu byli mniej znani, no. Nie zdobyli nigdy takiej popularności, ale byli od lat 70, od lat 80. przecież właśnie przełomu lat 70. i 80. był nurt tej fantastyki, polskiej fantastyki socjologicznej, był Snerg, literacko znakomity Snerg Wiśniewski, zupełnie u nas zapomniany. No później już ta właśnie fantastyka Marka Oramusa, wnuka Lipińskiego, tego socjologa słynnego. On przecież był autorem fantastyki, jego trylogia Apostezjon jest dziełem znakomitym. A on został fantastą dlatego, że uniemożliwiano mu badania socjologiczne, po prostu, i jak on nie mógł badań socjologicznych w praktyce prowadzić, to założył sobie taki eksperyment myślowy na ten temat, który mu zabroniono, uniemożliwiono prowadzenie badań, i napisał powieść po prostu, która jest jakby obrazem tego eksperymentu myślowego. Także nie, no też Lema tak nie traktujmy tak wyjątkowo zupełnie. No i właśnie, czy to z tego powodu popularność Lema tak wystrzeliła, że był jednym z pierwszych, a potem to już tak poszło? No nie. No, na pewno mu to nie zaszkodziło, że on żył długo i dużo pisał. Natomiast no, jego dzieło jest jednak bardzo różnorodne przede wszystkim, bo Lemów jest kilku, co najmniej czterech. Jest na bardzo wysokim poziomie literacji. Jest odkrywcze fantastycznie. Odkrywcze, co minęło zresztą i w tej chwili raczej przeszkadza w lekturze niż pomaga. No, młodzi ludzie, którzy czytają, że na pokładzie statku kosmicznego jest ładunek w skrzyniach lamp do komputera, no drapią się w głowę, bo oni w ogóle nie wiedzą, co to są lampy, prawda? Wątpię, czy ty wiesz, co to jest lampa. Co to był odbiornik lampowy, czy telewizor kineskopowy, no to możesz znać z historii. No kiedyś nie było tranzystorów, tylko były lampy i dlatego radia były wielkości, jakiej dzisiaj jest szafa na ubrania.
Także no tego już nie wiedzą, więc ta warstwa techniczna może najwyżej przeszkadzać. Natomiast warstwa literacka jest nie genialna może, ale jest bardzo momentami bardzo wysoka. I to Lemowi z pewnością pozwala, pomaga żyć. Poza tym do niego się, ponieważ on był znany i chwytliwy, do niego się odwoływano i budowano mu ten fame właśnie, jak to się mówi, że Lem jest w 1/3 pisarzem w tej chwili, a w 2/3 martwym celebrytą. Nie każdy słucha, bo ja wiem, no, Morrisona czy Frediego Mercurego, ale wszyscy wiedzą, kto to jest. W takim razie, czy osobowość Lema miała wpływ na to, jak jego kariera się potoczyła? Ja mówię z perspektywy osoby, która, przyznaję, nie interesuje się fantastyką. A Lema, poza tym, że dobrze się czyta, to wspaniale się słucha wywiadów z nim, bardzo dobrze się czyta zbiory listów. To był tak błyskotliwy, zabawny, interesujący człowiek, że dla takiej osoby jak ja, no łatwiej się sięga potem po książkę Lema. A jak to jest z perspektywy osoby, która siedzi w fantastyce? Rozumiem, że to jest tylko jeden z kolorów, tak? Nie. Ja jak najdalszy jestem od nazwania Lema dziadersem, broń Panie Boże. Chyba, że użyjemy tego określenia jako staroświecki mężczyzna. No, na staroświeckich mężczyzn w tej chwili lecą laski, dlatego że tego towaru po prostu zabrakło. Zaczyna się robić luksusowy. Natomiast mówisz o dwóch rzeczach znowu. Znaczy, jedna rzecz to jest autoreklama Lema. On był bardzo dobrym autoreklamiarzem. Umiał zadbać o swoje interesy i umiał się przygiąć pod wiatrem historii, a nie złamać. Robił dobre uniki. Tak. No, on po prostu, no, każdy z nas jakoś usiłował za tej komuny przeżyć, prawda? Mniej lub bardziej tam to była sztuka uników. Nawet najsłynniejsi opozycjoniści siedzący po więzieniach też stosowali uniki, prawda, bo musieli stosować. To było albo to, albo po prostu przerzucić pętlę przez belkę w suficie i zeskoczyć ze stołka. Lem miał tą sztukę opanowaną w sposób bezbłędny. Zresztą on z punktu widzenia fantastyki polskiej, no, przekraczał pewne granice. Bo jak mówię, jego wychwalanie realnego socjalizmu w debiutach, no, było żenujące. Natomiast to mu wszystko wybaczono właśnie dlatego, że później dokonał zwrotu. Andrzej Jaskina, litość boską, czy Konwicki, to też byli pisarze, którzy nisko się kłaniali, czy Miłosz, prawda, dygnitarz komunistyczny. To byli pisarze, którzy nisko się kłaniali i którym to wybaczono, więc kasus Lema jest tu pod pewnymi względami analogiczny. I to jest jedna rzecz, to jest jego osobowość. Ona mu z pewnością nie przeszkadzała w zdobyciu popularności, no ale to jest, tutaj ja nie jestem specjalistą, bo cenię sobie ludzi, którzy gromadzą te fakty biograficzne, składają tam życiorysy w jakąś skomplikowaną układankę, skomplikowaną puzzle, ale to jest wiedza przyczynkowa dla mnie, no, ciekawostkowa. Ja cały, jako teoretyk literatury, cały siedzę w dziele i mogę powiedzieć tylko tyle, że Lem zachował równowagę komunikatywności z tak zwaną najogólniej artystycznością. Znaczy, on nigdy nie gubił czytelnika, kompetentnego czytelnika, nie gubił, nie robił po prostu rzeczy, które absolutnie byłyby odstręczające, w tym sensie, że niezrozumiałe, niepojęte, nieprzyswajalne, a z drugiej strony nigdy się czytelnikowi nie kłaniał. On, co jest dość popularne wśród pisarzy fantastyki dziś, kiedy oni po prostu wyczuwają uchem i Facebookiem, co się może podobać i coś takiego piszą. On miał coś, jak ci najlepsi, miał coś do powiedzenia i to mówił. I mówił to wystarczająco dobrze, czyli w tym przypadku pisał. Robił to wystarczająco dobrze, żeby to zainteresowało innych.
I jak mówię, dalej interesuje, to nie jest pisarz bestsellerowy, ale to jest pisarz, który perpetuuje się przez pokolenia. No ci ludzie, którzy poprawiają mnie w cytatach z Lena, to są ludzie, którzy mogli być moimi wnukami. To bardzo dobrze, że jest taka grupa. Zbliżamy się do tego modelu średniowiecznego, kiedy jest elita i motłoch. I elita, w tym przypadku elita czytelnicza, po prostu przeniesie to, co wartościowe, do tych czasów przyszłości, kiedy to znowu wartościowość zacznie się cenić. Zresztą coś takiego, jakby można już zauważać w fantastyce, jest ta moda na czytanie fantastyki retro. Nawet ten czytelnik planktonowy jest tak znudzony powtarzalnością schematów i siermiężną prostotą, którą spotyka, że on szuka czegoś innego. I ta fantastyka retro nawraca falami. Fakt, że Lema właśnie nazywano myzoginem, bo Pirks klepnął siostrę kolegi w tyłek, też dowodzi, że czyta nowe pokolenie, prawda? No, ono czyta źle, głupio, ale czyta i z tego nowego pokolenia wyłonią się czytelnicy, którzy zaprotestują, że w ten sposób tej fantastyki się nie... że to jest prawda, no, że Pirks był myzoginem, prawda, że się nigdy nie ożenił, prawda, że przyznał się do tego, że klepnął, sam się przyznał do tego, że klepnął siostrę kolegi w tyłek, ale na litość boską nie zmienia postaci rzeczy, że jego przygody są wspaniałymi opowiadaniami. No, niektóre opowiadania są wielkie. Anankę, polowanie, albatros. W takim wypadku, dla kogoś, kto zupełnie Lema nie zna, od czego warto zacząć przygodę z Lemem? Najsłynniejsze jest Solaris, ale może warto zacząć od czegoś innego. Od zdecydowanie od czegoś innego. Na Solaris to można by było kończyć. Tutaj żeśmy dotarli do tego, co ja ci mówiłem, że Lema nie ma jednego Lema. Jest Lemów co najmniej czterech. Jest Lem, który był twórcą książek niefabularnych, książki teoretyczne, filozoficzne, sumy, technologie, fantastyka i futurologia. To są książki w tej chwili martwe. Znaczy one gdzieś po akademiach budzą fascynację i na ten temat się robi doktoraty. Natomiast w obiegu czytelniczym tego w ogóle nie ma. Jest Lem niezwykle ciekawy jako ten postoświeceniowy racjonalista. Ten od bajek robotów, od Iona Tichego, podróży gwiazdowych. To jest ten Lem taki właśnie z tradycji trochę swiftowskiej, a trochę racjonalistycznej literatury oświeceniowej. To jest dla... na pewno od tego, nie zaczynać od tego, chyba że ktoś ma bardzo dziwne poczucie humoru, ale to wyjątek. Jest Lem, który jest pisarzem książek SF zbliżonych do gatunkowej, tak zwanej gatunkowej, czyli typowej fantastyki naukowej. I od niego warto zacząć. Jest wreszcie czwarty Lem, gdzie się mieści wszystko inne. Recenzje nigdy nie napisanych książek, jakieś przypadkowe wycieczki w różne dziedziny humanistyki. Czyli jest czterech Lemów. Jeżeli mamy zaczynać po mojemu, to zacząć od Lema, od tej fantastyki naukowej. To są dwie pozycje. I te dwie pozycje, ja wiem o tym, że one żyją wśród młodego czytelnika. Jest niezwyciężony, który ma do tego stopnia jest żywy, że ma w tej chwili pierwszą absolutnie znakomitą interpretację komiksową, która zrobiła furorę na rynku. Miała dwa różniące się nieco między sobą wydania i jest to absolutnie przez aklamację przyjęte jako komiksowe arcydzieło. I to jest bardzo mocno oparte o Lema. Bardzo mocno, także to widać, że on żyje. W tym wypadku on żyje. I zacząć od pilota Pirksa, przygód pilota Pirksa. Przy czym tutaj wymagana jest, bo niezwyciężony jest, to jest taka książka, która łapie czytelnika, to jest powieść, która łapie czytelnika i za serce. Za moich czasów mówiło się, że dobra literatura łapie za co innego, ale dziś to prawdopodobnie bym nie ukrzyżowano, gdybym powiedział za co. Więc łapie za serce i ciągnie już do samego końca. Pirks to są opowiadania, one układają się w jakąś tam całość, ale to są opowiadania, one są różne. Więc
Niektóre mogą być bardziej interesujące, niektóre mniej, ale opowiadania takie jak Ananke, jak Terminus, jak Polowanie. No, Terminus to jest wręcz szekspirowska tragedia. No, duch się objawia w postaci robota, który zdradza tajemnicę no, ogromnej, wielkiej tragedii, robiąc to jak na ducha przystało w sposób najzupełniej tajemniczy i przypadkowy. No, aż się widzi ojca Hamleta na blankach zamkowych, tylko u Lema jest to nieco mniej bezpośrednie. I to są te dwie rzeczy, od których warto zacząć, a później idzie się już do rzeczy trudniejszych, z których na pewno atrakcyjną i też budzącą współczesne emocje, co można poznać po tym, że jest Folmana, jest znakomita adaptacja filmowa, jest Kongres Futurologiczny. Kongres Futurologiczny jest arcydziełem literatury. To jest absolutne, to się powinno po prostu czytać no, na zasadzie, że to jest skarb literatury polskiej, a nie skarb polskiej fantastyki. A dlaczego Solaris jako zwieńczenie? Solaris jest książką trudną do przyswojenia, trudną w lekturze. Dlatego, że Solaris właściwie porusza problem, który jest w ogóle gdzieś spoza granic fantastyki. No problem czysto ludzki, czym jest ludzka pamięć, czym my jesteśmy, jak my, do jakiego stopnia my od tej pamięci zależymy. Kim po prostu do wiwisekcja człowieka rzucona na tło fantastyczne naukowe stacji kosmicznej krążącej wokół planety, której całość pokrywa jakiś tajemniczy ocean. I to jest książka, do której trzeba dochodzić. Nie można od niej zaczynać, to jest. Nie powinno się od niej zaczynać, do niej można dochodzić. Ona może być ostatnią książką Lema czytaną. Natomiast z pewnością lepiej by było, żeby nie była pierwszą. Podaję Lema, który jest łatwo przyswajalny i w którym całkiem poważne problemy ujęte są w tą formułę fantastyki przygodowej, która po prostu czyta się sama. Żadnego czytelnika ta fantastyka, to co wymieniłem, nie wymaga od żadnego czytelnika szczególnego wysiłku. Jak ktoś chce, to w niej sobie poznajduje te problemy, które tam są, czy te tropy, które tam są, ale jak nie chce, to po prostu przeczyta znakomitą przygodę. Wciągnie się i wtedy już może iść po stopniach wyżej i wyżej i wyżej do Solaris, gdzie nie ma żadnej przygody. Jest zamknięta stacja i grupa ludzi, którzy gadają, plus jakieś tajemnicze fantomy. Podsumowując, czy ja dobrze rozumiem, że Lemów w pewnym sensie jest dwóch, ten Lem z roku Lema, który wielkim literatem był, a drugi to ten Lem w świecie fantastyki? Znaczy ja nie oddzielę ci odpowiedzi na to pytanie, ponieważ ja tego pytania unikam. Dla mnie Lema człowieka nie ma. Autora nie ma. Czy Lem był taki, śmaki, owaki, czy dziesiąty, czy był myzoginem, czy był złośliwy, czy był interesowny, czy był skąpy, podobno był. Czy miał traumatyczne przeżycia w dzieciństwie. Czy one były bardziej traumatyczne niż jego generacji przystoi, czy mniej. To mnie wszystko nie obchodzi. Sięgnę po wiadomości, jeżeli one mi będą do czegoś przydatne. To jest wiedza peryferyjna. Zostają książki, to co naprawdę istnieje, to są książki, które czytelnik trzyma w tej chwili w ręku albo wyświetla na czytniku swoim, na swoim Kindlu. I one wtedy są. Natomiast Lema człowieka nie ma. Rok Lema to albo będzie rok stawiania mu pomników, które potem obsrają gołębie oczywiście, jak tylko ten rok minie. Albo to będzie rok, kiedy spojrzy się na jego twórczość krytycznym okiem. Bo akademia o Lemem jest zainteresowana nieprzerwanie i tam powstają książki w nakładach 200 egzemplarzy, z których się sprzedaje 5. Natomiast taka jest cena bycia akademikiem w dzisiejszym świecie. Ale krytyka, taka, która dociera do czytelnika kompetentnego, jeszcze dociera, powinno krytykę, rok lemowski powinien krytykę odpalić na pych,
żeby po prostu napisać o jego dziele literackim. Żeby na to dzieło spojrzeć, żeby je usystematyzować, żeby je poukładać, żeby je zinterpretować na odcinki czasu, czym innym jest Lem w latach 80., czym innym są książki Lema w latach 80., czym innym są dzisiaj. Czym innym jest Lem na przykład tłumaczony na angielski, a czym innym na rosyjski. I to poukładać, no to wtedy ma sens. Jako ciekawostkę mogę ci jeszcze powiedzieć, wrzucisz podcast albo nie, jak Lem czytany jest przez wybitnie kompetentnego czytelnika amerykańskiego. Ten mój przyjaciel pisarz, rozmowa o Lemie. Co w Lemie zapamiętał najbardziej? W Lemie zapamiętał najbardziej niezwyciężonego, Invincible, ale nie w niezwyciężonym te wszystkie fajerwerki, taka niemal kosmiczna bitwa na powierzchni planety, nie te rozkminy między Horpachem a Rohanem, jak tu zrobić, nie sam pomysł nekrosfery, którym się u nas zachwycają, nie. On zapamiętał ten sam końcowy moment książki, kiedy Rohan przemierza pustynię planety, na której się znaleźli sam jeden i rozmyśla. I zapis jest prowadzony tak, że niemal jest zapisem strumienia świadomości. I Bob mi mówi, zobacz, że to jest niesłychanie wizja konradowska. Ten człowiek brnie w nieznane niebezpieczeństwo. Wbrnie w coś, co niejasno podejrzewa, jest większe od niego samego, ale jest jednocześnie zupełnie inne, zupełnie obce. I ta podróż w przestrzeni jest jednocześnie podróżą w głąb jego duszy. On wędruje, a z nim czytelnik wędruje w głąb jego umysłu, w głąb jego duszy. Widzi, jaki ten człowiek naprawdę jest. Rysuje się portret człowieka w sytuacji zagrożenia, w sytuacji ekstremalnej. Mówi, to jest konradowski wątek. To jest wątek konradowski. Po polsku, kiedy pisze się o Lemie, to się pisze o tym, że Rohan nie powinien chodzić po tej planecie tylko w maseczce albo w ogóle bez maseczki, bo to jest z punktu widzenia naukowego bzdura, bo mógłby od tego wziąć i od tego umrzeć. Od tego Rok Lemowski powinien być od tego, od takich spojrzeń, a nie od rozkminiania, jaki to był człowiek. On sobie był. To znaczy, ja myślę, że dobrze, że są różne sposoby świętowania. Z jednej strony te konkursy dla dzieci, żeby narysowały sobie pilota Pirksa, a z drugiej strony poważna debata, spotkania, rozmowy. Ale chodzi mi o to, czy to nie jest tak, że część czytelników kupuje Lema, bo dobrze wygląda na półce z książkami. Ty mówiłeś, że dla ciebie szkoda tam miejsca. A z drugiej strony jest ten czytelnik gatunkowy, który nie patrzy na Lema z pozycji na kolanach. Znaczy, gdyby to dzielić, to tak. Nie mam głęboki brak zaufania. Cechuje mnie głęboki brak zaufania do ludzi, których ja nazywam zbiorczym terminem blogerstwo. Blogerstwo książkowe. To pojęcie bloga książkowego jest ci z pewnością znane. Którzy fotografują się ze stosikami. Niegłęboki brak zaufania do ludzi, u których Lem stoi porządnie ustawiony na półce, bo jeżeli książki stoją porządnie ustawione na półce, to są to książki martwe. Książka, która leży w toalecie albo na stole w kuchni między talerzami, to jest książka żywa. I ta grupa ludzi mnie zupełnie nie interesuje. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie sobie lubią poukładać książki na półkach, ale jeżeli układanie książek na półkach i fotografowanie się z nimi ma ci zdobyć punktów 5 do reputacji, to ja odpadam. Tą grupę sobie skreślamy. Są ludzie, którzy czytają Lema po prostu jakby badawczo. Sprawdzają, nawet jak wracają do Lema, ja wracam na przykład do niego bardzo często i z pewnością nie jestem jedyny. No może nie bardzo, ale często i z pewnością nie jestem jedyny. To są ludzie, którzy Lema badają, którzy go ciągle próbkują, którzy patrzą, jak Lem się zmienia z lektury na lekturę. Przecież za każdym razem, kiedy otworzysz książkę i czytasz
ją ponownie, to jest to inna książka. To jest ona inaczej cię bierze, na inne rzeczy zwracasz uwagę, inne rzeczy pomijasz. I jest ta grupa, która czyta Lema po prostu dlatego, że inni go czytają. Powtarza opinie innych, bo swojej nie ma choćby. Spięła się w sobie, nie wiem jaki, choćby jej topór do karku przyłożyć, to ona nic oryginalnego o tym Lemie nie powie i niczego w tym Lemie nie wyczyta. Ale czyta Lema, bo inni czytają i czyta Lema także te rzeczy jego znakomite, te rzeczy jego najtrudniejsze zresztą, znaczy nie najtrudniejsze, wróć to złe słowo, mające jak najwięcej poziomów, czy jak najwięcej, jak mówił Ingarden, miejsc nie do określenia, do wypełnienia czytelniczą wyobraźnią, ci ludzie stwarzają jeszcze nadzieję. U nich, przynajmniej u części z nich, coś w którymś momencie zaskoczy i awansują do tej grupy wyższej. Czyli jest nadzieja. Znaczy czy jest nadzieja? Nie wiem, no nadzieja wiadomo, czy ją jest matką. Natomiast pytałaś o to, jak się dzielą czytelnicy Lema, więc odpowiedziałem ci mniej więcej tak, jak mnie się wydaje na podstawie obserwacji czytelniczych, no, które czynię. Lubię jako teoretyk literatury, którym jestem z wykształcenia, lubię zbierać świadectwa tego, jak coś jest czytane. I to jest nie jest interesujące, co autor miał na myśli, bo tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Jest interesujące, co na myśli ma czytelnik, który tego autora przeczyta. I to by było na tyle. Kto ma ochotę na więcej opinii i recenzji Krzysztofa, zapraszam na jego blog lapsuskalami.pl. A kto ma ochotę napisać do mnie i dać mi znać, że rozmowa była fajna albo niefajna, tego zapraszam na mojego Instagrama Magdalena Pospieszarska. Do usłyszenia.